Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Fort Prusy dostał drugie życie, a turyści chętnie odwiedzają zmodernizowany obiekt. Dziś w Kronice powiemy też o balonowym show w NDK i noworocznej zbiórce krwi. Wiosną to będzie z pewnością jedno z ulubionych miejsc Nysan i turystów. Mowa o zrewitalizowanym Forcie Prusy. Już niebawem obiekt będzie tętnić życiem za sprawą wielu imprez i wydarzeń. I już teraz fort cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ścieżka pieszo-rowerowa wokół Fortu Prusy już jest skończona, także warto ją zobaczyć i po prostu przejść się spacerkiem ze względu na to, że można zobaczyć piękny obiekt, który jest ewenementem tak naprawdę w skali Polski, bo nie ma drugiego takiego obiektu. Bardzo dużo osób zwiedza, szczególnie na weekendy, bardzo dużo ludzi z Polski przyjeżdża, którzy interesują się fortyfikacjami. Myślę, że na wiosnę będzie boom i jesteśmy zdeterminowani, aby być przygotowani na ten czas. W obiekcie powstanie między innymi Muzeum Militariów. Ekspozycja ma nas zaskoczyć i przypomnieć o militarnym duchu budowli. W podobnym klimacie utrzymany będzie Festiwal Filmów Wojennych. Nie zabraknie też wielu atrakcyjnych wydarzeń dla szkół. Ogniska dla szkół, imprezy integracyjne, Dzień Dziecka i wszelkie imprezy. Jeżeli ktokolwiek chce zorganizować imprezę, to serdecznie zapraszamy. Kontakt możecie znaleźć na Facebooku. W obiekcie zadomowili się nowi uroczy mieszkańcy. Biała i Szogun ochoczo witają turystów. Jak widać, maluchy mają też ogromny apetyt. Zajmujemy się nimi, karmimy je i zostały naszymi przyjaciółmi i będą witać razem z nami wszystkich turystów. Chcieliśmy bardzo serdecznie i bardzo mocno podziękować panu Jackowi Oparze. Gdyby nie ten pan, to te nasze małe kózki by nie przeżyły. Dzięki niemu tak naprawdę one przeżyły i chwała mu za to. Uroczymi zwierzakami całym obiektem opiekuje się Stowarzyszenie Harmonia w Chaosie, wspierane przez wolontariuszy. W ostatnim wydaniu Kroniki mówiliśmy o nowym wozie dla strażaków z naszej gminy. Dziś mamy kolejną dobrą wiadomość. Firma Bioagra przekazała Nyskiej Straży Pożarnej środek gaśniczy o wartości około 50 tysięcy złotych. Bioagra przekazała Straży Pożarnej w Nysie środek gaśniczy, który można określić jako limuzynę albo bolid Formuły 1 w tej dziedzinie. Środek gaśniczy przekazany przez Bioagrę jest środkiem wysoce specjalistycznym. Może być wykorzystywany m.in. przy zabezpieczaniu rozlanego paliwa. Jest to środek alkoholoodporny ze względu na specyfikę zakładu. My z powodzeniem wykorzystywać go możemy przy różnego rodzaju akcjach gaśniczych, przy zabezpieczaniu rozlanych cieczy polarnych, paliw samochodowych, przy akcjach na drogach. Na przykład to, które auto znajduje się za nami, ma 5 ton wody i 10% tej objętości stanowi zbiornik, osobny zbiornik środka pionotwórczego. Taki środek starcza na dosyć dużą ilość akcji, niedużych, jeżeli będzie to składowisko jakichś, nie wiem, odpadów czy innych rzeczy, jak to bywało czasem w historii tutaj ziemi niskiej, no to w tego środka naprawdę wtedy idzie dużo, ale do takich niedużych pożarów tego środka starczy nam, myślę, na dosyć długo. To nie koniec współpracy Bioagry ze Strażą Pożarną. Najważniejsze jest to, że mamy okazję pomóc lokalnej Straży Pożarnej. Zresztą nie ograniczamy się do tego, bo planujemy też inne akcje. Szczegóły mamy poznać już niebawem. Za nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Entuzjazm młodych wolontariuszy udzielił się wszystkim, co doskonale było widać w niedzielę w hali Nysa. Tysiące ludzi przyszłoby wesprzeć WOŚP i przy okazji doskonale się pobawić. Można było wylicytować koszulki z podpisami gwiazd sportu, vouchery do studia tatuażu i wejściówki do salonu piękności. Słodkościami częstowały gospodynie z Przełęku i z Niwnicy. Nie zabrakło pokazów udzielania pierwszej pomocy i porad z zakresu pielęgnacji ciała. Panie mogły skorzystać z lekcji fitnessu, panowie w tym czasie usiąść za kierownicą samochodu rajdowego. Na parkiecie zobaczyliśmy prawdziwy przekrój talentów. Od pokazów breakdance po taniec nowoczesny, a na deser były jeszcze siatkarskie emocje. Emocje wzbudziło także podliczanie zebranych w tym roku pieniędzy. Już wiemy, że padł rekord. Nysko-Odmuchowski Sztab WOŚP zebrał ponad 92 tysiące złotych. Podczas tegorocznego finału pieniądze zbierane były przede wszystkim na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.
Nystyżacy zorganizowali noworoczną zbiórkę krwi. Mobilny punkt poboru krwi zaparkował przed rektoratem uczelni. Od razu ustawiła się do niego spora kolejka. Jest bardzo dużo zainteresowanych. Powiem szczerze, że średnie oczekiwanie w kolejce na oddanie krwi to jest tak mniej więcej do 30 minut. Więc no kolejki się ustawiają za autobusem. Naprawdę ja byłem pierwszy raz dzisiaj. Mega fajne uczucie. Bardziej bolało mnie samo pobranie do badania krwi niż moment pobierania tej krwi już, którą oddałem, tak? Więc było fajnie, było dobrze. Samo oddanie krwi zajmuje zaledwie około 10 minut. Po kilku godzinach po oddaniu krwi jej objętość wraca do normy, a krwiodawca nie odczuwa żadnych dolegliwości. Myślę, że fajne uczucie. Pierwszy raz byłem, koledzy mnie namówili. Jak najbardziej polecam każdemu. Nie jest to nic, że tak powiem, nieprzyjemnego, nie boli. Miłe panie bardzo są tutaj, więc jak najbardziej polecam. Przy okazji akcji oddawania krwi można było także zarejestrować się w Banku Dawców Szpiku. Zarejestrować się można na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest elektroniczny, wtedy DKMS sam wysyła nam taką paczkę z listem, z tymi wszystkimi wacikami. My dzisiaj jednakże prowadzimy taką osobistą i wygląda to tak, że osoba dostaje formularz, musi go wypełnić, później bierze patyczki, trzeba je pocierać o policzki, tam przez jakiś właśnie czas to najwięcej troszkę trwa. Następnie pakujemy i to jest cała taka w sumie formuła tego wszystkiego. Pamiętajmy, że decyzja o zostaniu potencjalnym dawcą szpiku powinna być dobrze przemyślana. Działa już ambulatorium w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Konradowej. Od teraz zwierzaki mogą liczyć na profesjonalną, medyczną pomoc w samej placówce. To pozwoli oszczędzić im stresu i w komfortowych warunkach badać psiaki, a także wykonywać podstawowe zabiegi. Nasze ambulatorium zostało stworzone jako praktycznie samodzielna jednostka. Możemy tu wykonać wszelkie zabiegi chirurgiczne, od prostych, poczynając od kastracji czy sterylizacji, tak, takich naszych psiaków, pacjentów, do pełnego badania diagnostycznego, do bardziej skomplikowanych zabiegów, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Na ambulatorium zaadaptowano jedno z pomieszczeń w schronisku. Razem ze sprzętem kosztowało to 60 tysięcy złotych. Niezbędną kwotę wyłożyły gminy, założyciele schroniska. Ambulatorium zostało, jak widać, wyposażone w profesjonalny stół chirurgiczny, regulowany elektrycznie, stół diagnostyczny. Mamy również na zapleczu oczywiście lampę UV służącą do dezynfekcji powierzchni i zabijania wszystkich wstrętnych zarazków. Za mną piękna lampa chirurgiczna, która nam pomaga przy zabiegach i daje dobre światło. Oczywiście jesteśmy też wyposażeni w nowy autoklaw służący do dezynfekcji narzędzi. Cały zestaw narzędzi leżący tam na tamtym stole już przygotowany. Przy okazji, jak zawsze, zachęcamy do przemyślanej adopcji podopiecznych schroniska. Dzień babci i dziadka to jedne z tych świąt, na które z niecierpliwością czekają najmłodsi i seniorzy. To czas, w którym możemy sprawić wyjątkową przyjemność seniorom rodu i podkreślić, jak bardzo ich kochamy. Jak co roku Nyski Dom Kultury zaprasza do świętowania Dnia Babci i Dziadka. Tym razem 18 stycznia od godziny 16. Zaplanowano występy amatorskiego ruchu artystycznego działającego przy NDK i gościnne występy Wytwórni Działań Kreatywnych. Bilety do nabycia w kasie Nyskiego Domu Kultury. W styczniu w NDK po raz kolejny zabrzmią też najpiękniejsze kolędy. W muzyczną i nostalgiczną podróż zabiorą nas soliści i zespoły. Na scenie zobaczymy też niezawodny chór Gaudeamus. 22. koncert finalistów Festiwalu Kolęd i Pastorałek odbędzie się 25 stycznia o godzinie 17. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Nyski Dom Kultury zaprasza na interaktywne widowisko balonowe dla całej rodziny. Zobaczymy ponad 3000 balonów w wyjątkowych kolorach i niespotykanych dotąd kształtach. Będą balonowe kostiumy, balonowa scenografia i balonowa dekoracja. A do tego oryginalne postaci, cyrkowe triki i sztuczki, akrobaci na piłkach, zabawne mimy i szalone klauny wirujące w rytm muzyki na scenie. Impreza odbędzie się 19 marca o godzinie 18:00.